Dziękujemy za zakup Everlocka, brother. Na początku tego filmu przedstawimy wszystkie funkcje Twojej maszyny. Overlock jest połączony z kontrolerem nożnym, pedałem, który z kolei jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Aby zacząć szyć, należy nacisnąć pedał. Przesuwając przednią pokrywę w prawo, otwieramy mały schowek do przechowywania akcesoriów do szycia. Wolne ramię otrzymujemy po usunięciu tego elementu. Przydaje się ono podczas szycia cylindrycznych elementów. W niektórych modelach dołączony jest pojemnik na ścinki. Do niego wpadają odcinane podczas szycia kawałki materiału. Aby dołączyć pojemnik na ścinki, należy go wsunąć w wyznaczone miejsce pod overlock. Pojemnik ten może być używany do przechowywania kontrolera nożnego, gdy maszyna nie jest używana. Teraz pokażemy, jak przygotować overlock do nawlekania. Zawsze wyłącz maszynę przed nawlekaniem. Wyciągnij prowadnik nici do końca i załóż szpulki z nićmi. Za pomocą dźwigni unieś stopkę do góry. Przekręć kołem tak, aby znaczniki na nim i na maszynie zrównały się. Igły są maksymalnie w górze i maszyna jest gotowa do nawlekania. Pora na nawlekanie overlocka. To przykład nawlekania dla czteronitkowego dwuigłowego ściegu. Patrząc z przodu, od prawej strony, pierwsza szpulka to dolny chwytacz. Kolejna to górny chwytacz, następnie prawa i lewa igła. Dla bezpieczeństwa zawsze wyłącz maszynę przed nawlekaniem. Następnie otwórz przednią pokrywę. Aby nawlec dolny chwytacz, przełóż nitkę przez prowadnik nici od tyłu do przodu. I dalej przez dziurkę numer 3. Po przełożeniu nitki przez niebieski naprężacz nici, poprowadź ją przez kolejne punkty oznaczone niebieskim kolorem. Następnie przesuń w prawo dźwignię wysuwającą dolny chwytacz, aż chwytacz się wysunie. Przełóż nić wokół punktu A i przez dziurkę chwytacza. Przełóż nić pod górnym chwytaczem. Przytrzymaj nić lewą ręką i przekręć ręcznie kołem raz. Teraz nawlecz w podobny sposób lewą igłę. Przełóż nić przez żółty naprężacz i kolejno przez wszystkie punkty oznaczone żółtym kolorem. Poprowadź nitkę z lewej strony separatora
Po przeprowadzeniu nitki przez haczyk przy igle przełóż ją przez oczko w lewej igle. Właśnie zakończyłeś nawlekanie overlocka do ścieku czteronitkowego z wykorzystaniem dwóch igieł. Teraz pokażemy, jak wyregulować ściek. Aby dostosować naprężenie nici, użyj pokręteł do regulacji tego parametru. Patrząc od prawej strony, odpowiadają one za chwytacz dolny, chwytacz górny, prawą igłę i lewą igłę. Zazwyczaj pokrętło jest ustawione na czwórkę, ale można ustawić niższą wartość dla mniejszego naprężenia lub wyższą dla większego naprężenia nici. Długość ściegu zazwyczaj jest ustawiona na trójkę, ale można ustawić pokrętło na niższą wartość dla gęstszego, krótszego ściegu lub na większą wartość dla dłuższego ściegu. Szerokość ściegu jest ustawiona fabrycznie na 5, ale można ustawić pokrętło na większą wartość dla szerszego ściegu lub na mniejszą wartość dla węższego ściegu. Aby dostosować docisk stopki do swoich potrzeb, użyj pokrętła do regulacji docisku stopki. Zazwyczaj jest ustawione na 2. Jeśli przekręcisz je przeciwnie do wskazówek zegara, to zmniejszysz docisk, a zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara zwiększysz docisk stopki. Transport dyferencyjny składa się z dwóch rzędów ząbków. Jedne są z przodu, drugie z tyłu maszyny. Ich ruch można dostosować do wymagań materiału. Zazwyczaj dyferencjał jest ustawiony na wartość 1. Dla lekkich materiałów, które mogą się marszczyć, ustaw wartość 0,7. Dla elastycznych materiałów ustaw pokrętło na 2. Brzeg nie będzie falował. Nadszedł czas na szycie próbne. Włącz maszynę i podnieś stopkę. Podciągnij wszystkie cztery nici lewą ręką i wyciągnij je na około 15 cm poza stopkę. Podłóż materiał i opuść stopkę. Przekręć pokrętło kilka razy w swoją stronę i zobacz, czy tworzy się ściek. Jeśli wszystko jest w porządku, to pilnując tego, aby materiał szedł prosto, naciśnij na pedał i zacznij szyć. Po przeszyciu kawałka sprawdź, czy ściegi są równe. Jeśli są niezadowalające, dopasuj ustawienia tak, jak było to wcześniej opisane. Przeszyj około 5 cm poza materiał, zatrzymaj maszynę i obetnij nitki nożyczkami. Teraz zaczniemy prawdziwe szycie. Włącz maszynę, opuść stopkę i naciśnij na pedał. Przeszyj około 5 cm łańcuszka. Podnieś stopkę i podłóż materiał zgodnie z prowadnikiem materiału. Przytrzymuj materiał ręką i steruj prędkością za pomocą pedała.
Zobaczmy, jak zabezpieczyć łańcuszek przed pruciem. Przed podłożeniem materiału pod stopkę przeszyj około 5 cm łańcuszka bez materiału. Przyciągnij łańcuszek do przodu i podłóż pod stopkę. Przytrzymaj łańcuszek i przeszyj kilka ściegów. Odetnij resztę łańcuszka za pomocą noża. Na końcu materiału przeszyj jeden ścieg poza materiałem i zatrzymaj maszynę. Podnieś stopkę, wyciągnij igły z materiału i przewróć materiał na lewą stronę. Ustaw igły w tej samej pozycji, opuść stopkę i zacznij szyć. Na koniec obetnij nadmiar nici nożyczkami. Oprócz zabezpieczenia łańcuszka w ten sposób, możesz rozplątać łańcuszek i zawiązać nitki w supeł. Możesz także użyć igły do szycia ręcznego z dużym oczkiem i wciągnąć łańcuszek w ścieg. Kolejną metodą jest użycie kropelki kleju do tkanin na końcu ściegu. Po wyschnięciu można bezpiecznie obciąć wystającą nić. Przyjrzyjmy się innym ściegom i technikom szycia. Dla ściegu trzynitkowego z jedną igłą usuń prawą lub lewą igłę. Zawsze wyłączaj maszynę przed wyciąganiem igły. Przekręć kołem do siebie, aby podnieść igły. Przytrzymaj igłę lewą ręką i użyj dołączonego śrubokręta, aby odkręcić wybraną igłę. Zanim zaczniecie szyć ściegiem rolującym, usuń lewą igłę i języczek ściegowy. Aby usunąć języczek ściegowy, otwórz przednią pokrywę i pociągnij języczek w prawo. Przechowuj języczek w pojemniku na przedniej pokrywie maszyny. Jeśli chcesz szyć bez obcinania brzegu materiału, schowaj nóż. Wystarczy pociągnąć za uchwyt i przekręcić. Teraz pokażemy, jak wymienić nić. Obetnij nitkę tuż nad szpulką. Załóż nową szpulkę i zwiąż oba końce nici. Podnieś stopkę i przekręć kołem, aby obniżyć igłę. Pociągnij za nitkę, aż pojawi się supeł. Obetnij nitkę nad supłem, wyciągnij starą nitkę, podnieś stopkę i przełóż nową nitkę przez oczko wigle. W podobny sposób możesz także wymienić nić w dolnym i górnym chwytaczu. Konserwacja maszyny. Zawsze wyłącz maszynę przed konserwacją. Upewnij się, że igły są opuszczone.
Otwórz przednią pokrywę i użyj dołączonego do maszyny pędzelka, aby wyczyścić overlock. Zalecamy regularną konserwację. Aby zapewnić płynną i cichą pracę overlocka, należy regularnie oliwić dolny i górny chwytacz. Zerknijmy jeszcze na techniki szycia możliwe z dodatkowymi stopkami. Zawsze wyłączaj maszynę, zanim wymienisz stopkę. Podnieś stopkę i naciśnij na guzik na stopce, aby ją usunąć. W celu założenia nowej stopki, umieść ją pod uchwytem stopki i opuść stopkę. Użyj stopki do ściegu ślepego, aby wykończyć rękawy bluzek, mankiety nogawek lub inne elementy. Aby zrobić marszczenia, załóż stopkę do marszczenia i dopasuj ustawienie transportu dyferencyjnego. Ze stopką do wszywania perełek możesz wszywać koraliki, perełki i inne dekoracyjne taśmy. Stopka do wszywania wypustki pozwala na wszycie wypustki między dwie warstwy materiału. Ta opcja jest bardzo przydatna do ozdabiania brzegów toreb lub poszewek. Stopka do wszywania taśmy czy gumy pozwala na obcinanie brzegu i jednoczesne wszywanie gumy, co ułatwia wykonywanie tej czynności podczas szycia. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się szycie na overlocku Brother.